drobne upominki. Oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie bez przyczyny tutaj było zaśpiewane, że wszystko się układa, gdy sołtysem jest baba. Myślę, że warto to zapamiętać. Moi drodzy Państwo, wieńce zostały przekazane, a ja jako radna w asyście moich dwóch młodszych synów, wszystkim milosińskim, którzy są tutaj dzisiaj na dożynkach, wraz z jedną z klinickich chwil przygotowaliśmy takie małe, drobne upominki. Także zapraszamy tu po lewej stronie, przy scenie, moich dwóch asystentów wraz ze mną. Dla wszystkich milosińskich będziemy rozdawać dla Was upominki. Życzymy miłej zabawy, jeszcze raz gratulujemy. Wszystko się układa, gdy sołtysem jest baba. Dziękujemy ślicznie, a do kolejnego występu przygotowuje się Tylicz. Zapraszamy na scenę bardzo serdecznie. Brawa gorące.
wszystko zakrojone na krzyż. Czemu nasza młodzież krzywo nam już patrzy, że na wsi żyć trudno, bo jest ciężka praca, że mało pieniędzy i się nie opłaca. Lecz kto wieś pokocha, chce szczerze pracować, ziemia będzie wdzięczna, nie będzie żałować. Młodzieży, młodzieży, pomyśl jak należy, bo nie jedna wioska z miastem się już mierzy. Nie uciekaj, Jasiu, od wiosku do miasta, bo ci w mieście z piasku nie biegnie ciasto. Niech się Jasiu z Kasią z tą myślą pogodzą, że w mieście płotów kiełbasą nie grodzą. Wszędzie trzeba pracować na te krótkie chleba, jednak tutaj na wsi są my bliżej nieba. I Pan Bóg was widzi całą okolicę. Naszą Marówkę. Kochani, ale ja wam teraz powiem, jak to dawniej bywało. Świeżutkim chlebem dom pachniał cały. Tamte sobotnie dni wrócono. Gdyśmy zmęczeni z pól powracali po ciężkiej pracy, trudzie i znoju. Ten zapach chleba tańczył po izbie, bielonej wapnem, tatara strojnej. Na stole krzyż i biały obrus, na którym chleb kładło się godnie. Matczyne dłonie ten święty bochen z czcią unosiły, całując szczerze, kreśląc na krzyża Chrystusowego na upieczonym świeżutkim chlebie. Dziś, gdy po latach pamięcią wracam w nogi dzieciństwa pachnący chlebem, chciałbym tak prosić: mamo, daj jeszcze twojego chleba kawałkiem. So this is